أصفو مشلان أصفو مشلان أصفو. Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym makijażowym tutorialu. Tak, ja wiem, że ja ostatnio mało takich filmików nagrywałam, ale mam nadzieję, że przez okres zimowy, kiedy będzie więcej czasu na to, żeby siedzieć w domu, się to zmieni. Mam nadzieję, że ta propozycja makijażu przypadła Wam do gustu i zostaniecie ze mną, żeby zobaczyć, jak ten makijaż wykonać krok po kroku. Został on zainspirowany dzięki Dio Johnson, który wrzucił na swoją tablicę zdjęcie przepięknego kalifornijskiego nieba. Dio jest moim przyjacielem, więc... Dio, thank you very much for sharing this picture, because it was for me a huge inspiration to do this makeup tutorial and I hope you like it. So, if you want to know how to do this makeup, please keep on watching. Kochani, na pierwszy ogień oczywiście idzie baza. Tą bazą w moim przypadku, jak zwykle, są kamuflaże z firmy Krolan. Bardzo precyzyjnie rozkładamy całość na powiekę ruchomą, nieruchomą, na dolną powiekę, w kąciku wewnętrznym, zewnętrznym. Generalnie chodzi o to, że nakładamy ją wszędzie tam, gdzie będziemy następnie nakładać cienie do powiek. Prezentacja wszystkich cieni, które zostaną użyte do dzisiejszego makijażu. Jest to paletka z firmy Sleek Makeup, Ultra Matte i będziemy wykorzystywać błękit, żółć, pomarańcz, fiolet, mleczny kolor oraz turkus. Od wewnętrznego kącika oczywiście zaczynamy, od koloru błękitnego. W makijażu bardzo ważne jest to, aby cienie mocno ze sobą blendować, żeby przejścia między nimi były bardzo płynne. Wracamy do pomarańczu i puchatym pędzelkiem zaznaczamy załamanie powieki. Brwiowy nakładamy mleczny kolor. Aby mocniej zdefiniować załamanie, wybieramy fiolet.
delikatnie sięgamy po przepiękny bordowy kolor cienia z firmy Glazel, nim będziemy jeszcze mocniej definiować sobie załamanie powieki. Do dolnej powieki na pierwszy ogień oczywiście idzie baza pod cienie. Jako pierwszy wędruje błękit, następnie nakładamy na powiekę turkus. Jako ostatnie na dolną powiekę wędruje cień z firmy Inglot numer 49. Jest to jedyny opalizujący cień w tym makijażu. Teraz czas na eyeliner. W tym celu będziemy wykorzystywać firmę Maybelline.
Rzęsy tuszujemy jednym z moich ostatnich ulubieńców, a mianowicie z firmy Yves Rocher Sexy Pump. Dzisiaj mam nadzieję, że ta propozycja makijażu takiego zwariowanego, nie do końca zimowo-jesiennego, ale po prostu fajnego, kolorowego makijażu przypadła Wam do gustu. I jeśli tak, czekam na kciuki w górę, tam też na wszelkie komentarze pod filmikiem, jak i pod Facebookiem, wszystko jedno, gdzie tam komentujecie, jest fajnie. Okej, więc ślicznie Wam dziękuję za dzisiaj i do zobaczenia następnym razem. Pozdrawiam Was ciepło, pa pa!